Sama impreza była nie lada wyzwaniem dla organizatorów. Po raz kolejny jednak turniej stał na najwyższym poziomie organizacyjnym. Było bardzo dużo pracy, ale też bardzo dużo satysfakcji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że tak wiele reprezentacji przyjechało do Lubina. Słyszymy głosy, że jest to turniej na wysokim poziomie, duża rywalizacja. W finale, znaczy jeszcze teraz rozgrywają się półfinały, jednak bardzo mocno Francja, Hiszpania. Jednak ja kibicuję cały czas Polakom. Lubin po raz kolejny stał się polską stolicą badmintona. Konkurencje, w jakich zmierzyli się juniorzy, to gra pojedyncza kobiet i mężczyzn, debel kobiet i mężczyzn, a także rywalizacja par mieszanych. Kolejne turnieje będą na pewno na wyższym poziomie. Myślę, że Europa i świat może tego zazdrościć. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że tym turniejem świat badmintona jest mocno zachwycony. W związku z czym ludzie, organizator pan Marek Zawadka tak pięknie sobie dobrał współpracowników, że jest rewelacyjnie. To jest w 100% mogę powiedzieć, że przepiękny, wspaniały turniej. Kolejny turniej badmintona w Lubinie odbędzie się już w marcu. Tym razem będą to Mistrzostwa Europy.